Cześć wszystkim, z tej strony Round, witam was w kolejnym odcinku i chyba już ostatnim z serii God of War Duch Sparty. Zaczynamy naszą przygodę, a raczej kontynuujemy, przynajmniej jak wiecie te drzwi, które prowadzą, zaraz się przekonamy gdzie, ja już wiem, ale wy pewnie też. No właśnie, Deimos, nasz braciszek. Okej, okay, dobra. Jeszcze trochę niech poczeka. Wezmę tylko, sprawdzę, czy nie ma skrzynek, ale chyba nie. Nie ma. A, zapomniałem. Dobra. Dobra, już tam coś go uruchomiło. Coś tam, kurczę, puściło. Widzę, że musimy to zestrzelić. I jest. Bracie, jesteś już bezpieczny. Bezpieczny! Pozwoliłeś, by mnie to spotkało. Powinieneś mnie bronić! Myślałeś, że zapomnę? Myślałeś, że ci wybaczę? Nigdy ci nie wybaczę, bracie. To kurczę, no. Niesprawiedliwy koleś. Co on myślał, że to nasza wina? To nie nasza wina była. Ale nic, no kurczę, widzę, że musimy się tu z nim zająć. Oczywiście zaraz to zrobimy, czekajcie. Chyba nie będzie jakiś trudny, nie wiem. No na razie tam wiecie, no. Weź się, kurczę, tu pokaż w tej kamerze, bo nie widzę cię. I widzowie cię nie widzą. O właśnie, może tak stanę. Dawaj, kurczę, a co? O, coś się zaczyna dziać, wylatują z niego orby, to bardzo dobrze. Aj, kurde, dawaj. I jeszcze raz tej mocy kuleczki naszej. Fuck no, kurwa, dawaj, czekajcie. No, mógłbyś już paść. O kurczę, chyba tak miało być, co? Ale podobne to trochę do Kratosa, nie? Gdyby mu zgolić tą brodę i włosy, no to praktycznie bracia bliźniacy. Ładnie. Udało ci się zdobyć trofeum, daj mu wygrać. Jaki głos ma, ja pierdolę ty. Czy on w ogóle nie pasuje do tej postaci, ten głos? Thanatos. Zabiłeś moją córkę z Spartiatą. I teraz za to zapłacisz. No tak, a my jak zwykle wykończeni. No dobra, podejdźmy, zobaczymy, kurczę, co się tam stanie. Dawaj Kratosie, dasz radę. No i już wrócił, kurczę, no. To się nazywa szybka regeneracja. Jak widzieliście, Deimos już tam z nim walczy. To jest bardzo fajny motyw. Kurczę, walka u boku naszego brata. Zajebiste. Urwisko samobójców.
Szybko, szybko, dawaj, 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 dawaj. Wyrocznia kłamana. Idę po ciebie, bracie. Trzymaj się. Wyrocznia nie kłamała, tylko pomyliliście osoby. To Kratos z tym wybrańcem, a nie Deimos. Spoko, zaraz będziemy tam. Jeszcze trochę, dawaj, 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 dawaj. Szybko, bo zaraz się ześliznie. Dawaj, 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 dawaj. Okej, chyba się udało. Spartiata nigdy nie dotyka ziemi plecami. Prawda, bracie? Nie utracę cię. Znowu. Dejmo się. Chodź! Walka się nie skończyła. No właśnie, walka się nie skończyła. Deimos ma teraz broń Sparty, pomoże ci w walce. Sejwik, oczywiście skorzystajmy z niego, tylko czekajcie. Wezmę sobie... wszystko tutaj pouzupełniam. I czeka nas właśnie ostatnia walka. Ostatnia walka z bossem Thanatosem. Tak więc co, ruszamy, nie? Ruszamy. To dużo nie zostało. Myślę, że sobie z nim poradzimy. Wpływu na mój los, Thanatosie! Bogowie decydują, a siostry losu wykonują ich wolę. Jesteś pionkiem w rozgrywce, z której istnienia nie zdajesz sobie sprawy. Żałosne. Nadszedł czas! Kratosie, początek końca! Okej, no dobra, Deimos, naciśnij w dół, aby Deimos rzucił włócznią. Może rzucać włóczniami, gdy jego wskaźnik jest pełny. Udało ci się zdobyć trofeum Spartanie, nie uginają się. Aha, wskaźnik, ten trójkącik taki. I on wtedy rzuca nam tą włócznią. Aj kurde. Oślepił nas skubaniec. Podoba mi się ta walka. Kurczę, jest epicka, naprawdę. Dawaj, rzucaj, rzucaj, rzucaj ile wlezie. Pięknie, pięknie, kurczę, jeszcze mam mocy, zapomniałem o tym, zaraz użyjemy jej może. A kurde, złapał mnie, fuck, ale chyba tak miało być, co? To jest zajebiste, kurczę. Podoba mi się naprawdę ta współpraca. Masakra, kurwa, jak to wygląda. Naprawdę, kurczę, jest koks. O, pięknie, jego prawdziwa forma, ale czekajcie, róg Boreasza, weźmy może... Niestety to już mi nic za bardzo nie da, ale wykorzystam te punkty.
Dobra, możemy dalej działać. Parowanie L1. Aha, odbijanie tych tych, nie? O właśnie, właśnie o to chodziło. Możemy to przebić jedynie naszymi ostrzami z Terrą. Pięknie, pięknie. I znowu, znowu to samo. Kurde, nie ten przycisk, nie? Okej, okay, zaczyna się ręka jego coraz chudsza robić, widzę. Zbroja zaczyna pękać. Tak jest, pięknie, pięknie. Zajebiście, dajesz, 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 kurczę, nawalamy, nawalamy ile wlezie. Okej, okay, no fajnie, fajnie. Wiecie co, wykorzystajmy może wszystkie moce jakie mamy. Aj, kurde, mogę podskoczyć, ale nic. Dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Pięknie, no to mi się naprawdę podoba. Deimos widzę troszeczkę tam ogłuszony został, ale już wstał. Aj, kurde, no zapominam cały czas, że jak on z góry... O, dobra, teraz jest fajny motyw. Pięknie, pięknie, kurczę. Czekajcie, teraz będzie zeskakiwał, nie? Nie, a kurde, no, tego się nie spodziewałem, pewnie ten duży przyleci, no a jak? Aj, miałem parować to. Jeszcze raz, jeszcze raz. No, kurde, co jest? Nie wychodzi. Aha, to możemy już normalnie nawalać. No tak, bo już nie ma tej osłony całej. Kurde, no. Fuck. Dawaj, dawaj, dawaj. No, coś nie wychodzi, coś tym razem nie wychodzi. No. Okej, okay, weźmy tą moc całą, jaką mamy. Niech tam napieprza w niego. Jest, dobra. Kółko, dawaj, 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 dawaj. Czy to będzie jego koniec, czy jeszcze nie? No, jest ciekawie, jest ciekawie. No i będziemy musieli sami go wykończyć. No nieźle, ależ kurczę się widzę wkurwił Kratos. No to teraz niezłego rage'a mamy. Zobaczcie, nic nie może nam zrobić. Ależ pięknie, kurczę, ale koks teraz zajebisty, no. Okej, okay, mamy wykończenie. Nic nie znaczysz, Kratosie. Twój brat dzielił przez ciebie. Twój ojciec.
No chyba to będzie już jego ostatnie wykończenie. Ależ kurczę pięknie no. Deimos chyba niestety zginął, znaczy może jeszcze tam ledwo zipie, ale poświęcił życie, śmierć śmierci. Tak, Deimos nie żyje. Smutny koniec. Naprawdę gierka, kurczę, kozacka. Nie wiem, o wiele lepsza dla mnie niż Chain of Olympus. No, ciekawe jak daleko jeszcze mamy go nieść. Ale chyba to gdzieś tutaj. Chodź, mam dla niego świeżą kwaterę. Świeżą kwaterę. Jesteś wolny, bracie. Czym ja się stałem? Śmiercią. Niszczycielem światów. Stało się. Pozbyłeś się cech śmiertelnika. Zerwałeś więź z tym światem. Jesteś gotowy stać się Bogiem. Czy dla ciebie to tylko gra, Ateno? To nie koniec, Ateno. Bogowie za to słono zapłacą. Przebacz mi, bracie. Okej, kochani. Nasza przygoda dobiegła do końca, w tej części oczywiście. Tak więc przed wami szykuje się druga część, którą już chyba
Czekajcie, już mam kilka odcinków nagranych. Jak wrzucam ten odcinek, to nie wiem czasem czy dwójki. Dwójki już będę miał dosyć sporo odcinków na zapas. Tak więc nie musicie się martwić, będą zaraz po tej serii wypuszczane. Ja się z wami żegnam, zapraszam oczywiście do drugiej części God of War. No i cóż, na razie, cześć! Został już tylko jeden.